dobry, witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Dzisiaj do mnie przyjechała firma Pigebook omówić jak przebiegł u mnie sezon lotowy 2022. Jaki to był? Czy był lepszy? Czy się obroniłem z mistrza Polski i tak dalej? I to no. Muszę powiedzieć, że sezon był dobry, ale niektóre loty też były takie trochę głupie, po prostu wiatrowe, to i te gołębie nie zrobiły takich wyników, jak powinno. Choć w kategorii A mam lepszy wynik jak w tamtym roku, nie? Gorsza pozycja, ale wynik jest lepszy. Ale w regionie piątym, bo mnie interesują tylko nie przodowni, jak już w Polsce przodowni, to już jest za daleko, nie? To tylko... Bo w tamtym roku miał pan mistrza Polski w kategorii tak. A w tym roku mamy ósmą pozycję, tak? Piąty przodownik. Piąty przodownik. No, to już za daleko, to już nie. To już nie, nie, to już nie. To już lepiej się pochwalić w regionie. Region piąty ma 7 okręgów, nie? No i... No właśnie, to tylko ciekawostka, bo region piąty to jest jeden z największych. Bo ma 7 okręgów, tak. I z tych 7 okręgach udało mi się wywalczyć w A-mistrza. W A-mistrza to tu jest puchar. W kategorii D, podsumowanie tych wszystkich A, B, C, pierwszy wicemistrz, tak? No i wszystko młode, GMP, wszystko razem wzięte, trzeci supermistrz, nie? W tych wszystkich trzech kategoriach. To mnie to zadawala. No i w tamtym roku tak samo było, czyli się obroniłem. To jest okej, okay, nie? No, w okręgu to tam też nie będziemy mówić, też powygrywało się tam trochę, nie? I tak dalej. Mnie najbardziej jestem zadowolony z lotów, jak gołębie przychodzą. Dajemy na lot te gołąbki i czekamy, jak one przychodzą. Jak one przychodzą grupą, i są pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, to mnie zadawala. To mnie to cieszy. A czy ja będę mistrzem w typowanych, to nie, bo typowane to jest dla mnie totolotek. To jest totolotek, to jest skreślanie. To były takie loty do intermistrzostwa, że ja te trzy gołębie straciły tylko 0 coś tam punkta, nie? Do GMP, przepraszam, 5 gołębi straciło 0 co. A były inne loty, co całkowicie była bania, no i co, bo była inna pogoda, a mnie to zadowalają pierwsze gołębie, jak siadają i oddział strzelce opolskie rozsypał się, bo to można było poprzechodzić, no to hodowcy pouciekały do innych oddziałów, nie chcą z nami tutaj z tymi silnymi lotować i poszły do innych oddziałów. No trudno, nie? Tak się stało. Ale całe jest dobrze z tym wszystkim, że zarząd główny zrobił nam rejony z 500. Jeszcze powinien zrobić 300 i było wszystko ok. I wtedy już nawet te małe oddziały sobie dadzą radę, bo będzie duża pula. No i mogę się pochwalić, że na te 4 oddziały, bo rejon się tworzy z 3, nie? A znowu ze strzelcami nikt nie chciał w okręgu lotować, no to okręg musiał jako odłam, że go nikt nie chce strzelce, no to przydzielił do 4 i 4 oddziały były. I tak lecieliśmy Strzelce, Krapkowice, Zieszowice, Kędzierzyn i Moszna. No to były, dwa razy miałem pierwszego gołębia, a raz z ciekawości na 12 gołębi, nie? To było 10 prawie pierwszy, 2 tylko tam się przegrodziły, czyli 7 i 8 gołąb, a 6 pod rząd, cała gromada przyleciała razem prawie i siadły tak. Także tu lista jest, nawet tu jest pokazane, tak trochę można zobaczyć, nie, że to Piersiak mówi, ale to można zobaczyć na stronach okręgu, nie. Także to jest lista rejonowa, super te gołąbki siadają i co ciekawe, wszystko po tych gołębiach, co będziemy później tutaj omawiać, te gołębie, które tutaj są, to porobiły roczne i tak dalej, porobiły pierwsza. Samiczka jest jedna roczna, to ma 12 konkursów i 3 razy była pierwsza i z tego lotu też była pierwsza. Następny lot był 9600 było gołębi, nie? Poszło na lot. Też był taki 514 km, 29.05, 4 oddziały. No i tutaj też miałem pierwszego gołąbka, ale tu już troszeczkę było gorzej. Ale co ciekawe, na 130 gołębi z tych 4 oddziałów, muszę się pochwalić,
100 gołębi ze strzelec. Nie pielesiaka, tylko cały strzelec, tak. O. Ale pierwszego miałem, nie? A same strzelce, 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 strzelce. Także strzelce jest silny oddział i ciężko jest lotować, no ale co zrobić, no zobaczymy co dalej będzie. Także tu tylko takie chwalenie się, bo ktoś może powiedzieć, że tak, bo pielesiak sam lotuje w oddziale, nie ma z kim lotować. Nie, koledzy, tu są cztery te oddziały i też się wygrywa. Jeżeli pogoda będzie odpowiednia, nic im nie przeszkodzi tym gołębiom, to ja się o nic nie boję. To się nie boję i będzie wszystko okej, nie? No właśnie, a panie Raczku, a jaki to był w ogóle sezon dla pana? No bo jakby po wynikach wiemy, że to był udany jakby dla pana, ale jeżeli chodzi o powiedzmy warunki, bardzo dużo osób zgłaszało, że im gołębie giną. Czy u pana też były takie problemy? Nie, u nas nie, bo to jest kwestia wypuszczania wszystko. Jak będzie dobrze, kierownik lotu będzie odpowiedni, to wszystko spoczywa na kierownika lotu. Jak będzie dobrze wypuszczał, mądrze przekładał loty, tak gołębi nie będzie gubił. No u nas muszą być super wykonywane loty, bo inaczej to wygubimy gołębie i nie będziemy mieli z czym lecieć, nie? No także u nas musimy przekładać loty, jak jest pogoda, to i wszystko się udaje, nie? Gorzej jest z rejonem, nie? Bo są cztery oddziały, no to nie idzie namówić, żeby przełożyć, żeby to i tak dalej. No i były dwa loty, były dobre, a dwa loty były banie. No prosto. No ale co zrobić, to jest rejon, duża grupa hodowców, no i decydują. No a strzelce nie miało nic do powiedzenia, bo były przyklejone do tych rejonów, nie? No i tak, taka jest prawda. No. Ale to już mniejsze z tym. Najważniejsze spoczywa na kierownikach lotu. Jeżeli są dobrzy, mają pojęcie o lotowaniu i chcą lotować, to będą mieli wyniki i gołębie. A jeżeli nie umią wypuszczać, to niech się nie biorą za taką robotę. To jest moja sprawa. Mogą się hodowcy obrazić, ci kierownicy lotów, ale odpowiedzialność spoczywa na was, koledzy. Następna, nie zawsze się uda. Oczywiście. Bo to też może być padka. No. No i te gołębie powygrywały fajnie, bo muszę się pochwalić, mam samiczkę, tą co była w tamtym roku pierwsza rund i tak dalej, to ma w tym roku ma 31 i 30 w kategorii D, nie? No to w tamtym roku pierwsza w Polsce, nie? No. Właśnie, bo ona miała w tamtym roku ile? To było 50... 50 miała w A. 52, no a w tym roku... Ja mówię o swoich, nie? Tak. A w tym roku ma 37. Czyli teoretycznie jakby w tamtym roku to byłaby olimpijką. Pierwszą. No pierwszą, dokładnie. No, ale w tym roku nie wiadomo, rok rokowi nie jest równy. Ale ja już mówię przed... Warto przypomnieć, pan miał w tamtym roku, panie Leszku, dwa gołębie olimpijskie. Tak, były na olimpiadzie, no i później tutaj pokażemy tą jedną samicę. I to wszystko bracia i siostry mają. W B mają. Ja nie mam jednego gołębia, ja mam multum. Ja na tą ekstra wam tą... top of the top. Tak, dam wam gołębia z tych gołębi. Co ma z 19 roku 13 konkursów w tamtym roku, w tym ma 11 i chyba 160 ma, dokładnie ci powiem, bo tu mam zaznaczone, ona ma, to już później będziemy jeszcze, ma 150 czy 160 konfident w kategorii B, takie gołębie. To lotnik trafia na tą aukcję Top of the Top? Tak, lotnik będzie, a drugi będzie po tej siostrze, to ma 31 konfident, nie, z DNA zrobione, wszystko porobione. Tu mam DNA porobione, żeby to było wiarygodne, bo papier wszystko przyjmuje, ja kolorowych rodowodów nie robię, tylko mówię i lepiej już wolę DNA zrobić i pokazać, że to jest to. Także sezon był fajny, ale możemy... No dobra, panie Raczku, od razu zapytam, no. Na czym pan uważa, że polega ten sukces? No bo gołębie rozumiem, że to podstawa. Podstawa. Nie ma... Ale w czym jeszcze? No bo jak rozumiem, cały czas pan też tak piętnuje, że zdrowie, tak? Że to oczywiście, no prowadzenie zdrowie, prowadzenie hodowli, to ale już karma, to wiadomo, możemy, są teraz różne karmy, także workowe, że możesz i tą dać, tą i dobra, i będziesz dawał, będzie wszystko okej, okay, będzie wynik, nie ma dwóch zdań. Ale musi być gołąb i zdrowy gołąb. Mhm. Czy to jest taka jakby podstawa? To tylko to. Ja też mam inne gołębie jeszcze. I dlaczego tamte gołębie nie wygrywają, tylko te wygrywają? No to prawda. A. I to jest. I dlatego te gołębie tutaj wystawiłem je w klatkach. Omówimy je coś, nie coś. To będzie taki inny trochę filmik. Jak tylko opowiadanie o wynikach, bo można o wynikach mówić, ale to można się zapoznać na stronach internetowych i tak dalej. Ale tu są gołębie, które wydają pierwsze asy Polski.
Tutaj przygotowaliśmy te najlepsze pary rozpłodowe, choć ich jest więcej, bo to są bracia, siostry, jeszcze są, ale to było za dużo i za długo. Tylko przedstawimy te najważniejsze gołębie. Jest tu para, to są ojciec, to jest matka. 8848, 14 roku, ten gołąbek. Mhm. I tu jest matka 2030 z 18 roku. I ta matka i ten ojciec wydały tego gołąbka 8642, który ma w kategorii A 37,79 koeficjent, w kategorii B 29,43, w kategorii D 31,30, w kategorii H 22. Na 12 lotów najgorszy koeficjent jego 40, czyli najgorszy lot tego gołąbka był w 50. Najgorszy lot w 50. I 12 konkursów. Jako roczny gołąbek, ja się jeszcze tutaj, żebym nie tego powiedział, bo tu mamy ten baner z tamtego roku, to jako roczna już miała 13 konkursów i pierwszy as kategorii Allround w FCI w Polsce. Ja mówię o Polsce. Trzeci as polski kategoria wyczyn. Ta samiczka miała. I jej siostra to samo. 8641 i na aukcji będzie to dziecko z DNA zrobione tej samicy, czyli siostry tej, co ma ten koeficjent. Co są. Jedna ma 8642, a 8642 to są dwie siostry z gniazda. To są po tych gołąbkach. O czym będziemy mówić? Nie ma o czym gadać. Następnie młode dziecko po tej samicy już jest drugim asem w lotach młodych w tym roku. Także to są te gołębie. Następnie po synie tego gołąbka, po synie, syna dałem do tej samiczki, nie? I co wyszło? No i wyszła samiczka. Ta, to ją każdy zna. Co ją każdy zna. To jest ta na olimpijskiej obrączce. Główka jej. 76, 52, 48 na olimpijskiej. Co ona w kategorii D, gdyby ten gołąb był wystawiony, olimpijka też. Ja ją wystawiłem w kategorii G, 15 miała koeficjent. No ale to tylko przeczytam, bo to jest, ja wszystkiego nie pamiętam. Pierwszy as kategorii C okręgu, jako roczna ta była. Pierwszy as kategoria C Okręgopole Południe. Pierwszy as oddziału kategoria wyczyn. Wszystkie gołębie załatwiła 13 konkursów w tamtym roku. Jako roczna, wszystkie gołębie, nie z rocznymi, tylko z dorosłymi gołębiami wygrała ta samica. Właśnie nie chcę wierzyć. Pierwszy as oddziału kategoria G, pierwszy as okręgu kategoria G, trzeci as okręgu kategoria B, kategoria D za 2 lata, 54 koeficjent, drugi wynik w Polsce, kategoria H 26, drugi as polski kategoria konkurs redakcja rund, trzeci as polski kategoria wyczyn roczne, pierwszy as gołębi dorosłe, pierwszy as Arrund, trzeci as w świecie rocznym, to niech, to aż, i to jest po niej i po jego synie, czyli cała ta plejada tak jest. A po niej znowu, pokażemy jej teraz dziecko, roczna samiczka, dwie są, ale jedna roczna bezpośrednio, jest podobna kropka w kropka do niej. To, i teraz ją pokażemy. Tu ta samiczka, też główkę ma taką samą. Tylko mocniejsza jest jak matka, ale główka ta sama. 10 konkursów. O numerze 9301. 9 konkursów. I czwarta na oddział w rejonie 500 km. 500 wszystko musiała lecieć. 10 konkursów i czwarta na 4 oddziały z 550 km, nie? Następna jej siostra po tej 248, czyli to tak skończymy to. Jej siostra następna tu proszę
ale ojciec jest znowu Imbret z Bambo był i z nią był. Z tą 248, przepraszam, nie. Tą 248 tą i też ma 10 konkursów i była, ja się tak trochę przygotowałem, taki rodowód robiłem i była też druga, czekaj, no druga była z tego, tu to inaczej, córka superlotniczki i teraz trzeci as okręgu kategoria B, ona. Sama czwarty A z okręgu kategoria A, ona ma 7,95 konfizem w trzech lotach za rok, nie? I na rejon na cztery oddziały była trzecia, 17,07 była trzecia, na cztery oddziały z 500, mhm. Też ta, też i jest w tym, w drużynie mistrza regionu piątego w kategorii A. Piękne, ładne samice, a te są samiczki takie sobie mniejsze. No, przepiękne gąbki. Także obydwie są po 10 i w konkursie redakcji są zgłoszone do zespołu lotników też te jako roczne te samiczki, nie? I uzyskały drugi zespół. Ja nie mam jej w ręku, ale widać, że jest w Polsce. No, nie no, to każdy jeden u mnie taki gołąbek jest, nie? To byśmy to omówili tą plejadę gołębi. I co ciekawe, teraz przejdziemy do tych gołębi. Tu, to jest znowu ta samiczka, to jest tych super czempionów. O, to jest ta, co kiedyś żeśmy mówili, taka cukrówka, nie? I o numerze 5544, nie? Z 16 roku ta samiczka. I ona jest złączona z tym samczykiem takim, ale ten samczyk 6690. Tu 6690 to jest petarda. To jest petarda i daje dlatego te przepiękne gołębie, nie? 6690, 15 rok, nie? To jest ten gołąbek, nie? O. To są siostry, to są bracia. I teraz znowu do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ta para znowu dała tu rocznego, który jest pierwszym asem Polski, nie o działu czy strzelcach, tylko pierwszy as Polski, roczny. I w tym roku w kategorii A, bo on skrzydło mi zerwał, i w kategorii A ma 8300, zaraz powiemy, 8300, ma tak, w A ma 97, a w B ma 95, 97 w A ma jeszcze. I mimo to z rocznego i to, no i to samo, nie? Petardy. I piękne gołąbki. I nie wiem, czy wystawię go może w standardzie olimpijskim, bo w tamtym roku na wystawie miał drugą chyba nagrodę za standard jeszcze, za piękno, bo był tak, bo były nawet, to wszystko te gołębie były na wystawie ogólnopolskiej, nie? Jego brat był... To jest z zeszłego roku z wystawy, tak? To jest tak, to jest katalog, w katalogu można sobie znaleźć te gołąbki. I on był chyba drugi. Tu mamy 8300, czwarta nagroda za standard było, a w kategorii H miał 61 konfitent jako roczny już, na 6 lotów o 300 zwyż, 61 konfitent, nie? I też był na wystawie, a jego brat 8500 był szósty. A, jeszcze, no, to jeszcze dojdziemy, bo jeszcze mam tutaj dwa gołębie z tej pary też. No i to jest pierwszy as i on podobny jest do taty, nie? Bardziej. Nie? Tata. Głowa, tata, nie? No. I takie gołąbki udało mi się wyhodować i te gołębie wszystko wygrywają. Następnie jeszcze tu jest z tego, żeśmy nie skończyli. Z tej z góry. Bo tu to są też, aha, to jeszcze dojdziemy do tego, dobrze, niech to będzie, to jeszcze dojdziemy do tych gołębi, bo tu jest samiczka, naprawdę taki gołębi, nie wiem, i zobaczymy dalej jak to będzie, o numerze
53-80, 19 rok, maratony, wszystko. To ta na wystawę w tym roku ma koeficjent 46B. No, 46B. No to nie jest zły, ale nie jest tam olimpijski, ale ja by tak jeden konkurs jeszcze poprawiła i to jest właśnie, to jest wszystko te gołębie, to są. To jest ta linia i to jest to są wszystko to samo, tylko akurat to jest bezpośrednio to dziecko. Tu jest DNA zrobione nawet tego gołębia, nie, że to jest tu, po tych gołębiach, nie. Bo ja sobie zaraz wszystko robię i sprawdzam DNA i to tak dalej. To też trochę dla własnego, dla własnej wiedzy, nie? Tak, 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 tak. Czy to faktycznie jest, czy nie i tak dalej, nie? No, teraz już są gołębie w boksie, nie? A tu mamy tą. To znowu samiczkę tą. Bo jak już tak się chcesz dowiedzieć, które gołębie się przyczyniły do tych wyników i robią robotę, no to tak, ta tak samo była w tamtym roku w kategorii D na wystawie ogólnopolskiej, nie? I ona była w kategorii D. To jest D. No i jeszcze była 21 w sporcie i 14 nagrodę za standard. No bo też piękne, nie? No. Kiedyś się na to nie zwracało uwagi, ale teraz tak patrzą, bo to Chińczycy to wymyślili i ja zacząłem pokazywać i później hodowcy już podłapali i teraz większość hodowców to pokazuje, nie? A to Chińczycy tak robiła. A ona o numerze jest 5330, a to jest bezpośrednio córka olimpijski, olimpijki 756300 z 19 roku, nie? Bezpośrednio siostra, nie? I jedna, i ta ma teraz 47-60 w B, nie? No, no to fajny wynik, no 47, ja bym sobie życzył. I po 13, po 12 konkursów tego gołębie robią. To nie to, że ja tylko wkładam na kategorię, tylko u mnie gołębie lot w lot, bo po 13, po 14 konkursów muszą porobić, nie? No, także jeszcze tu czym pochwalić, to są te gołębie i to jeszcze mam tu tą olimpijkę, to jeszcze olimpijkę pokażę, to co przed chwilą pokazywałem, no i ta olimpijka, to jest 7, 6, 5, 300. To jest siostra od tej 5, 3, 300. Jedną zabrączkowałem olimpijską, a drugą tam. I ta ma super, i ta ma super. To, żebym miał tylko jednego, dwa gołębie, to miał wynik olimpijski lepszy. Ale one przylatują i nie wejdzie ten i to. Ta ma 31, ale nigdy nie była pierwsza. Druga tylko raz była. A tak to była zawsze, ją wyścigły czwartą, piąta, szósta, bo tamte te roczne szybciej wskakiwały jak ta i się odbijały i sam siebie wybijam, nie? No i to jest, i muszę co najmniej połowę gołębi muszę to wziąć na wystawę ogólnopolską, wziąć to wszystko do was i musimy to, bo no jest za dużo, jak będzie mniej gołębi, to będzie lepiej. To jest bezpośrednio dziecko też tych. Od razu zapytam, będzie miało pan stoisko na wystawie ogólnopolskiej? Tak, tak, tak. Tak, będzie stoisko na ogólnopolskiej i tam, już tam na tym można sobie przeczytać, zobaczyć, nie? No i to jest bezpośrednio, to są wszystko właśnie te dzieci. Te gołębie to porobiły, nie? No. Także koledzy, gołąb, gołąb i jeszcze raz gołąb. Co ciekawe jeszcze, o, to też by bardzo jest ciekawe. Po nim, po tym rocznym, on był pierwszy w Polsce. Roczna samiczka, 12 konkursów, 3 razy pierwsza. Z 500 na rejon pierwsza, jego córeczka. Znowu, czyli przekazują te geny. Nie tylko latają, ale też przekazują. I do konkursu redakcji jest zgłoszona. Zobaczymy. Tata był pierwszy, może i córka będzie pierwsza w Polsce. A następnie po tej córce znowu. Najlepszy koeficjent ma znowu, młoda jest. No, tylko że one przylatywały razem, nie? Grupą, no i który zależy, który wszedł, no i wyszły takie koeficjenty 7, 8, no to już są za duże, no. Olimpijskie wyniki to musi być 0, 1, coś, nie? Tak, ta olimpijka miała, nie? No to, no to jest to lepsze. Także, koledzy, gołąb, nikt mnie nie przekona, nie chcę innych gołębi. Mam różne jeszcze gołębie, to nie chcę już tamtych, nawet już nie będę wypuszczał, to już nic nie chcę, tylko chcę te gołębie i mi wystarczy. Wystarczy. Po lotach młodych 130 zostało.
To jest chore. I to musi zostać z tego tylko 70, to już jest za dużo. No tak. I co? Musimy iść na jarmark sprzedać. No szkoda tego, to są wszystko tego mnie wypuszcza. Wszystko. I nie tylko u mnie, bo i u ludzi się sprawdzają. I w Stanach Zjednoczonych, i w Korabi, w Hiszpanii dziecko po tych było trzecim asem, nie? To nie jest to. Na wspólnym gomiku Giewont, tu kuźne jeszcze pierwsze miejsce z finału. Demole w 19 roku, no to tak, dokładnie. No to są przypadki? To nie są przypadki. No. Także jest się czym pochwalić. I są fajne gąbki, tylko żeby zdrowie dopisało i dalej to rozmnażać. I jeszcze po tej 248 i po tej parze znowu najlepszymi prawie lotnikami drugi, trzeci lotniki, nie pamiętam dokładnie, ale to można zobaczyć. Lotniki znowu są w oddziele super. Wszystko po 6, mieliśmy 6 lotów i po 6 konkursów. Także koledzy, przede wszystkim gołąb, nie wracajcie, budowa jest ważna, nie powiem, ale nie, ta samiczka, ta, to są drobniejsze gołębie, to nie są takie rewelacyjne, no, takie to jest średni gołąb, nie, no, ale daje gołąbki, ta już dała gołąbki, to matka olimpijki, nie, matka olimpijki, no i teraz tej, co ma 31 w D, nie. No tak. No i ona w Polsce była pierwsza, nie? No. Jest, no cieszę się naprawdę, że taki gołębi się dochowałem. No, to jest rewelacja tych gołąbków, nie? Czyli jak rozumiem, Pańczuszku, samica słabej budowy z ładnym samcem. Wychodzą piękne dzieci. Piękne dzieci. Żeby to złożyć. Ale nie powiem, że jestem alfą i omegą. Tak mi się udało. No tak. Tak złożyłem, a to wyskoczyły takie gołębie. I co roku oni wygrywają. Jego brat, to by też był filmik nagrywany, 2073, to 13 czerwca zginął. To jeszcze nie miał 2 lata, bo dopiero dwulatek by był, jakby przeszedł cały program lotowy. To już miał 5 jedynek. Z Mutka i z Rocznego i już miał 2 jedynki, jak zaczął do 13 czerwca. I był ciężki lot i prosiłem, żeby nie jechali, bo żeby 3 seta była, pojechali, zgubili tego gołębia. Miał 5 jedynek. One ogólnie te gołębie to już zrobiły takie 80 jedynek. 80 jedynek na oddział, nie u mnie. No to nic, kończymy koledzy, wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, super wyników 2023, żeby to koleżeńskość była, nie zazdrości, nienawiści i tak dalej, a konkurencja, nie to, że jak nasi zawodnicy siedzą na ławce rezerwowej, tak samo tylko brać się za robotę, trenować dobrze, wszystko pracować, chodzić, przygotować, bo to jest duża praca, to jest poświęcenie, nikt mi nie powie, że to tylko tak jest, to nie jest tak, to praca musi być, gołębie muszą być przede wszystkim, a resztę to później zdrowie, no już teraz jest tych broszurek, tego wszystkiego, suplementacji, jak dawać, tak wszyscy już wiedzą, także już nie będziemy 10 razy powtarzać, że tam to daj, taj to, białkowe to, tamto. Nie, już dzisiaj mamy tyle tych broszur. To taka ogólnodostępna wiedza. Tak, a mimo to, że my te filmiki oglądamy, to hodowcy, niektórzy inaczej to prowadzą. Czy mówią prawdę, to nie wiem, bo nikt im może nie powie. I inaczej i też mają wyniki. Dlaczego? Bo gołąb musi być. Gołąb, jeszcze raz gołąb. No. Także piękna barka. Wydała takie czempiony. Następna parka. I jeszcze są inne, co są pierwszymi lotnikami i tak dalej. Pozdrawiamy. Same pierwsze. Pozdrawiamy. Dobry lot.